Hej, siemano, witajcie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Empire Total War. Jak pamiętacie, ostatnio podbijaliśmy Czechy i Morawy oraz Saksonię, którą podbili Austriacy osobiście. Do tego mamy Berlin, w którym już panują spokoje. Oczywiście, jak wyjdziemy armią, będą niezadowolenia, zwłaszcza u tych warstw chłopskich. Jak tutaj proletariat. Oni się nazywają, nie wiem, chyba proletariat, bo to inna grupa ludności, dobra. Ale ta armia milicjantów nie jest jakaś tutaj niezbędna w mojej kampanii, dlatego nie obawiam się o to. Tutaj jeszcze ich nawracamy, jest, jak widzicie, o 2% naturę rośnie nam katolicyzm i spada o 2% protestantyzm, to jest dobry wynik. Tutaj mogę wybudować admiralicję, którą nie muszę mieć w Warszawie. Operę to daje zamożność i zadowolenie. Akademia wojskowa by mnie bardziej interesowała. Dodatkowo, kogo możemy rekrutować? Grenadierów nam tylko dodało. Chwilowo. I mogę mieć husarów. Husarzy, ale to jest lekka kawaleria. Prawdziwa husaria będzie daleko, daleko później. Chwilowo jednak oblegamy dwa rejony. Jest to Wiedeń, tutaj będziemy musieli pilnować tych spokojów. Mają tutaj ułanów sporo kawalerii, armaty średnie. Wojsko nieregularne tu nie jest dobre, ale grenadierzy węgierscy, piechota liniowa. Pan duży to też nie jest dobra jednostka. Coś mi tutaj tak dziwnie, dziwnie to... Tak wiecie, no... Klatkuje. A, cienie, cienie. Cienie wyłączymy oczywiście. Jezu, ja zapomniałem o cieniach w ogóle w tej grze. Dobra, to jest taki mały fail z mojej strony. Jeśli kiedykolwiek nagrywacie jakiegoś Total War'a, to nigdy nie zapominajcie o wyłączeniu właśnie cieni. Cienie tutaj zabierają naprawdę sporo klatek, ale oczywiście to jest mapa świata, nie wiem jakie tutaj... Jaki cienie mają wpływ, chyba w ogóle nie mają na mapę świata. Dobra, Danię podbił Hanower aktualnie i tutaj siedzą swoimi piechociarzami liniowymi. My oblegamy Austriaków i chyba będziemy ich do końca tutaj podbijać. Tylko udało mi się zająć kopalnię złota, jeszcze nie maksymalnie rozwiniętą. Dobra, chyba kolejną turę weźmiemy, bo no nie wiem, może uda nam się coś rozbudować, teatr. Nie, teatru nie musimy mieć, tego nie, tutaj jest w Bawarii. Pompa parowa, o, to będzie później, później. Uczelnie mamy, tutaj wybudowałem już seminarium, to jest maksymalny poziom tego budynku. Jak technologię może, bo zapomniałem o tym. Aha, podział pracy, później uniwersytet klasyczny, dobra. Dobra, no to opracowujemy technologię. Ładnie wszystko przebiega, w takim razie kolejna tura. Zobaczymy jakie działania podejmą tutaj Austriacy. Chwilowo nie wygląda to ciekawie. Nie mają tak naprawdę czym się bronić. Wysyłają jakieś siły, ale są zbyt małe. I ma tutaj wyłączone posiłki nawet. To jest bez sensu bitwa dla niego. Dobra, udało nam się na automacie to wygrać bez problemu, ale trochę potraciliśmy, trzeba będzie ich przetrenować. Tak też zrobimy. Rosjanie są z nami w sojuszu i nie będą pewnie zainteresowani atakowaniem mnie teraz. Dopóki nie będę większym zagrożeniem. Pewnie by mnie kiedyś zaatakowali, pewnie to zrobią, ale nie w tym momencie. Dobra, tutaj Imperia w Indiach się biją. Konfederacja Maracka kontra Imperium Mogołów. Mogołowie chwilowo spychani zostają. Na początku mieli wiele rejonów, teraz trochę to podupada. Nowe miasteczko, wyśmienicie, w Podolu powstało, tak? Gdzieś tutaj pewnie. Tak, tutaj mamy, dobra. Szkoła kościelna, zajazd, zakłady, szkoły będzie, niech kolejna uczelnia. Poniatowski, o, Stanisław Poniatowski. Pięknie.
Przetrenowujemy ich oczywiście. Dołożono nowe miasto, kamieniec, właśnie, one tutaj się rozwijają, te miasta. Wtedy możemy rozbudować takowy rajon. Mogę zażądać kapitulacji, a oni mają ulepszenia osady. Dlatego może nie będziemy ich tutaj agresywnie atakować. Poczekamy tą chwilę. Tutaj jest jeden oddział pandurów. Panduży to nie jest jakieś groźne wojsko. Infrastrukturę może gdzieś, gdzie się da. Na przykład tutaj nie rozbudowałem, co ciekawe. Strasznie ta mapa świata tak klatkuje momentami. A momentami działa płynnie 60 klatek. Dobra, wszędzie są te drogi. Więc może pobudujemy w samych miastach. W takim razie. W takich pomniejszych miastach. Co tutaj by się dało? Opera niezbyt mnie interesuje. Dobra, chyba wiele nie pobudujemy nawet. No, na to wygląda. Będziemy musieli przesiedzieć chwilę. Tutaj oczywiście także ich oblegamy. Mają tutaj trochę więcej tych oddziałów. Widzicie, no te miasta są obok siebie dosłownie i dlatego nawzajem siebie wspierają, tak samo moje siły siebie wspierają. Tutaj się mobilizują siły Austriaków, dobra. I znów atakują. W takim razie saving, bo nie wiem, czy oni tutaj... Nie stracę kogoś? Nie, nie straciłem nikogo. No, a tutaj obrona miasta podupada co chwilę. To długo nie potrwa oblężenie. Szwedzi tutaj odpychają Hanower, chyba są z nimi na wojnie w takim razie. Mnie tutaj Szwedzi nie interesują w tym momencie. Mamy Austriaków jako wrogów. Później może jakieś Bawarię będę podbijał, oni tam mieli chyba kopalnię, którą fajnie byłoby podbić. Dodatkowo oczywiście musimy przetrenować znowu wojska. I pomyśleć, jakie będą nasze kolejne kroki. Dobra, dawać tu kolejną turę. Aha, gentleman, dobra, gentleman bardziej mnie interesuje. On pójdzie do mojego nowego tego. O, jeden z gentlemanów umarł, on był tutaj. No trudno, kolego. Bywa. Ze starości czasami umieramy. Mam tutaj jakiegoś nowego hulaka, pewnie to jest ten, co przed chwilą się zrekrutował. Kopalnie zostały już opuszczone. W takim razie idź mi tutaj na zwiad na przykład. I oni tutaj nie mają kompletnie niczego. W momencie, kiedy będę ich oblegał, oni... mogą kapitulować. O. Najprościej mówiąc, będą kapitulować. Tutaj doświadczenie sobie zbieramy. Najbardziej mnie interesuje doświadczenie dla piechoty liniowej. Bo ona stanowi tutaj moją główną siłę uderzeniową. Te siły tutaj upadają. Ciągle to coraz kolejne bitwy, oni tracą oddziały. Armaty będą jedynie problem, ale moja kawaleria ich tutaj zjedzie po prostu. Chyba nawet to podbijemy w tym momencie. Oni szybciej wtedy się przetrenują, bo w trakcie oblegania nie wydaje mi się, abyśmy mogli przetrenować siły. Pięknie. Austria zdobyta oczywiście zaniepokojenie. I nie stać mnie na naprawę pałacu, no trudno. Minus 12, wow. O, katar. Dobra, przynajmniej religia tutaj jest na dobrym poziomie. I pewnie nam zrośnie dochód. Tak, mamy 4000. Myślę, będziemy mogli handlować z kimś. Ale nie w tej chwili. Nie, z Hanowerem, Bawarią mogę. Wenecja, Westfalia, Wirtembergia. Może z nimi oni mnie lubią. Dobra, za 250 to się ugadamy. Ile wy tutaj... Nie wiem ile dajecie. Bawaria, dawać handel. Nie będę wam technologii oddawał. Nie, to nie.
Za głupią technologię będziecie chcieli. Nie ma mowy. Dobra, inni tutaj nie mają ochoty po prostu na handel. Trudno ich probić. Tutaj przetrenowujemy, więc jest luz. Mamy trochę doświadczenia dla moich jednostek. Odporność na zmiany morale. No, oni tak się nie załamują łatwo. To jest wielki atut takich jednostek. Chwilowo pilnujemy Wiednia. Musimy usunąć im podatki. A dopiero później przywrócić je na powrót. Dobra, może ta armia milicjantów będzie mogła opuścić Berlin po prostu i wiecie. Aha, oni mnie tutaj atakują. W takim razie poprowadzimy sobie tą bitwę. Żeby była bitwa na odcinek. Tutaj jest generał, piechota liniowa. Tutaj mieszkańcy, kawaleria, piechota liniowa, granadierzy, pan duży. No, takie... takie niezbyt dobre rozstawienie... no, ustawienie... kurde, rozkład sił nie jest dobry. Ja mam tutaj pełno piechoty liniowej, pokażę wam na czym polega atak szeregami. Pewnie wiecie o co chodzi, ale chciałbym zaprezentować ten styl walki. On jest od razu dodawany do naszych wojsk, nie ma tak, że go aktywujemy, po prostu on jest i tyle. Bardzo przydatna taktyka, tym bardziej, że bronimy się w tej bitwie. Oni będą do nas podchodzić. Ich siły mają taki sam zasięg chyba jak my. Warto byłoby się na jakąś górkę ustawić, na przykład tutaj trochę takie wzniesienie. Z lasami, chociaż... o, tutaj, tutaj się ustawimy. Jest koniec mapy, tutaj, o. Piękny rejon, dobra. Dawać ich tu, armaty będą długo się poruszać. Zmieścicie się. Armaty najdłużej będą się poruszać, bo one... one takie są. Armaty średnie to są, tak? Tak, to oni się będą mogli chyba poruszać tym. Dobra. Na prędkości ich teraz ustawiamy tutaj, na górce. Na górkę biegiem. Rozstawimy ich dosyć szeroko, myślę. Dzięki temu będziemy mieli więcej możliwości. Oczywiście kawaleria tutaj się ustawi szeroko, bo oni będą z tych armat siekać. Czy one nie mogą się poruszać, te armaty? Armaty średnie, oni chyba nie mogą się ruszać. Ja tego nie przewidziałem. No dobra. Nie możemy się ruszać armatami, ale nie będę ich tracił. Bo są zbyt fajne. W takim razie musimy tak ustawić nasze jednostki. Trochę fail. Nie wiedziałem, że tymi armatami nie da się poruszać. Dawać mi te jednostki. Ustawimy ich tak w takim razie. Armaty nie mogą się poruszać. Fucking. Mogą tylko się obracać w takim razie. To mi niewiele daje. Uuu, jak ładnie szepnęli. O, widzicie, pięknie ich tutaj ciekają. Są lepsze armaty, dlatego zadają większe obrażenia i będą bardziej celne. Dawać może tutaj moją kawalerię naprzód. Zaatakujemy ich, jakby chcieli tutaj czegoś próbować. Oczywiście moja piechota niech biegnie. Plus generał niech biegnie. Tych jest zbyt mało, dobra, tych wycofam konnych. O, już się podłamują nawet. Jak widzą siły wroga. Dobra, moje armaty siekają tutaj w nich. Dawać tych, by w tych i by... by w tych. Piechotę liniową. Świetnie, dorwaliśmy jeden oddział. Oczywiście oni tutaj strzelają do nas. Powrót. Czemu wy uciekacie? What? Dobra, ich sobie mogę nawet dosłać, jakbym nie miał tego działu. Trudno. Ale... what? Dobra, kawaleria na tył.
Dobra, atak szeregami chciałem wam zaprezentować. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Nie trafiałem, bo tutaj jest górka. Nieregularni pandurzy. Ciekawe wojsko, nigdy ich tak nie widziałem, nie zwracam uwagi na takie oddziały. Oni są uniwersalni, mają nawet ustawienie czworoboku, które chyba będę musiał zastosować, bo tutaj próbują flankować. Ustawiłem poziom bitew na trudny, ale bitwy nie są trudne tak naprawdę. Widzicie, jak te pociski się odbijają. Trajektoria lotu kuli. Opracowana. Dobra, oni trochę ciekawie podchodzą, bo tak idą w linii prostej. Myślę, że trochę jakbyśmy podbiegli, to mieliby trochę kłopotów. Dobra, zaraz będą w zasięgu. U tych jednostek na pewno. Ale mają pod górkę, kurde. Niedobry teren, zły teren. Gdybym mógł ruszać tymi armatami, to bym się wybrał na górkę. O. I teraz widzicie? Druga linia atakuje. Teraz oni kucają, trzecia linia atakuje. Dzięki temu tak naprawdę mamy płynność, bo oni przeładowują, czyli to mniej potrwa kolejny atak. A nie, równomiernie, no trudno. Myślałem, że oni przeładowują w momencie, jak tamci atakują. Ale widocznie tak nie jest. Dobra, tutaj przeładowujemy. Technologia, która pozwala nam szybciej przeładować, jest niezwykle przydatna. Dajmy na to ich tak ustawimy w takim razie. Będziemy ich tak zamykać trochę. Ci podbiegną, ci będą w tych atakować. Ewentualnie moja kawaleria tam podjedzie. Mój generał tutaj. Biegną, chyba do walki wręcz będą podchodzić. Przy okazji trochę ich powybijamy. Piechota liniowa, tak, na bagnety lecą. Dobra. W takim razie musimy ich tutaj zamknąć ładnie w kole. To tutaj ich wykończymy. Mój generał w sumie mógłby zaatakować armaty. Wy nie ładować, bo będziecie po swoich. Dawać tam te armaty. Tutaj się bijemy, tutaj się bijemy. Austriacy zaatakowali na flankę. Czworobok trochę za późno. Nie, nie jest za późno, dobra. Moja kawaleria. Niech zaatakuje tych. Oni czworobok. Gwardia generalska. Wyśmieńcie, możemy mu wykończyć generała na start. Teraz widzicie, jesteśmy bronieni z każdej strony. Nie przepchną nas tutaj. A w dodatku atakujemy wrogiego generała. Możemy nawet go wręcz tutaj zaatakować, myślę. Oni tych zaatakują wyłączyć, bo przeciwko piechocie to nie jest skuteczne ustawienie. Tam nadchodzą posiłki. Dobra. To ich tak ustawiamy. Generał. Generał nie ma co tutaj stać na tył. Moje armaty tutaj ładują w nich. Ci uciekają, czyli będziemy ich chyba gonić, tak myślę. Dobra, bo atakujcie tych, moja kawaleria, niech tutaj się wybierze. Oni uciekają z pola bitwy, to no, pewnie znamy końcówkę tej bitwy. To ją wygra i tak dalej. Te oddziały mogą tutaj się skierować. Plus te oddziały tutaj. Szybko jakoś się postarajcie. To jest kawaleria taka rekrutowana. Taka zwykła. Chyba ja tak podobno mam. Najzwyklejszy oddział. Dobra, tutaj ucieka nieregularne wojsko. Tutaj są, dobra. To czworobok panowie i ładujemy w nich. Wy może nie podbiegacie, bo byście trochę będziecie bili po swoich. Ale tutaj powinni ich atakować. Pięknie. Załatwimy ich.
Taka salwa to po prostu śmierć dla kawalerii wroga. Wy możecie podbiec tutaj i wykończyć. Normalnie. Moje armaty... koniec ataku. Już nie macie dalszych rozkazów. Kończcie tamtych. Tutaj rozbijamy siły Austriaków. Jeszcze mają tutaj jakiś oddział mieszkańców, ale wykończymy ich. Szybko. Szybko zaatakować ich. God damn it. Oddali jedną salwę. No trudno. Już nie mają szans. Gdzie jest kolejny oddział? Tutaj jeden się bije. Drugi bije się też. No to nie, to gońcie tamtych, a ten będzie też gonił, dobra. Armaty dorwaliśmy, no to już po armatach jest, jak oni ich spychają. To jest gra z 2006 roku, 8. Jednego mi zabił. Ty gnoju, dorwać ich. Dobra, piechota liniowa, wyłączyć ustawienie. Zamykamy w kole, on nie ma szans. Poniatowski. Chyba on. Także niech tam będzie. No i piechota liniowa. Tak naprawdę wystawia się na taką masową śmierć swoją. Aż im morale podają. Tym bardziej, że mamy atak szeregami, oni nie posiadają tej technologii. Kończymy bitwę, heroiczne zwycięstwo. Jeden oddział mi uciekł kawalerii. Ale o niego się nie martwię, bo mogę sobie nawet dowód uzupełnić. A nawet nie muszę, bo nie utraciłem na dobre tego oddziału. I wygląda na to, że znowu będą próbowali zaatakować. W takim razie to już chyba na automacie możemy rozegrać. Tak, nikogo nie potraciliśmy. Kolejny jeden oddział. 37 aż tylu. Wystarczyło tak naprawdę dać czworobok i oni by się wybronili bez strat. No ale to jest bitwa komputerowa. Dobra, podbiliśmy dwa rejony Austrii w tym odcinku. To już taka końcówka odcinka będzie, bo chwilowo mam mniej czasu. Ale taki jeden odcinek, 25 minut, ten jakoś będzie trwał. No, gdzieś w tej granicy. Nie jest tak źle. Dobra, Konfederacja tutaj nie dała rady podbić, ale i tak zdobywają kolejne rejony Imperium Mogołów. Mogołowie tutaj upadną. To długo nie będzie trwało. Ale my do Indii skierujemy się. O Jezu, trochę późno to będzie. Chwilowo musimy się zająć Austriakami do końca. Wtedy pomyśleć może Imperium Osmańskie, chociaż oni mają inną religię, to trochę... trochę trudne by było. Zmaskowana agenta. List z żądaniami, strajki robotników. Cherokezin to plemię indiańskie upadło. W sumie się nie dziwię, gram ostatnio plemionami i też dostaję ładnie w papę. Dobra, tutaj dowód zupełnimy te oddziały. Tutaj niezadowolenie dalej jest wielkie. W takim razie szykujemy się chyba na bitwę z powstańcami. Dodatkowo tutaj jest zadowolenie. Z Berlina mógłbym wypuścić armię. Myślę, że tak, tutaj opór wobec okupanta upada. Przewidywany, no on upada jeden na turę chyba. W takim razie możemy iść. Oni będą odpowiadać za spokój w tym rejonie. To jest stolica, dlatego będzie ogromne niezadowolenie. Nie mogę także naprawić pałacu, trochę to wpłynie na to. Dodatkowo ten szpieg niech mi pójdzie tutaj. Gentleman będzie, no a tutaj może iść do tego miasteczka pilnować, bo już tutaj będą technologie nowe. W Graz. Aha, Austriacy także mają swoją uczelnię. Dobra, no to oni się zajmą technologiami tymi, no, gospodarczymi. Dawać. Opracowujecie gospodarkę i tutaj mamy ładny podział. Niedługo czwarta uczelnia będzie, naprawdę ciśniemy z technologiami. I to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku będziemy gasić bunty w Wiedniu.
A później wybierzemy się do Chorwacji i do Klausenburga, Transylwanii. Będziemy ją podbijać. Ale w tym odcinku to by było na tyle. Żegnam się z wami tutaj, Wrona. Do zobaczenia. Na razie.